Siemanko, dzisiaj jedziemy do Phoenix w Arizonie, gdzie będziemy testować Ubera bez kierowcy. Uber bez kierowcy nazywa się Waymo One. Na fotelu kierowcy nie ma kierowcy, a kierownica obraca się sama. Są tylko dwie strefy, w których Waymo One bez kierowcy się poruszają i jedną z tych stref jest downtown, druga to wschodnie Phoenix. My wjeżdżamy do Phoenix z zachodu, więc downtown jest bliżej, więc tam się udajemy. Tutaj jest prawie jak w Kalifornii, tylko brzydziej. Prawie takie downtown jak w San Diego, tylko że nie ma zatoki. O, namioty bezdomnych! Okej, okay, czyli to jest po prostu Kalifornia 2. No teraz się nie dziwię, że tu jeżdżą auta bez kierowcy. Pewnie kierowcy stwierdzili, dobra, słuchajcie, idziemy pojeździć w innych miastach. I w takich przypadkach technologia się przydaje. Może zastąpić kierowcę, kiedy za bardzo się boi. Technologia się nie boi. Ej, jesteśmy w tej części, nie wiem, czy to widać na aplikacji. Tutaj. I teraz musimy wybrać miejsce, gdzie Waymo One się zatrzyma. Mam nadzieję, że to będzie gdzieś na przykład... Tam wygląda to miejsce. Żeby korzystać z Waymo, wasz telefon musi mieć ustawiony region Stany Zjednoczone i również sklep Play albo App Store, w zależności od tego, czy używacie Androida czy iPhone'a, musi być ustawiony na Stany Zjednoczone, co oznacza, że również musicie tutaj podłączyć kartę z danymi waszymi, ale adresem amerykańskim. I nie pytajcie, jak to zrobiłem. Powiem tylko tyle, że na tej karcie nie musi być środków. Bo jak już tę kartę podłączycie i wtedy wasz telefon skuma, aha, to jest człowiek wypłacalny w Stanach Zjednoczonych, pewnie tutaj mieszka, to wtedy ja podłączam i tutaj damy ramkę, kartę Zena, która w przeciwieństwie do innych kart, które mam ze sobą, trochę lepiej radzi sobie w Stanach Zjednoczonych, czyli na stacji benzynowej, tam gdzie trzeba włożyć kartę i wyciągnąć szybko, to Zen radzi sobie bez problemu, typowe karty bankowe nie najlepiej. Podłączanie do różnych aplikacji, takich szczególnie bardziej lokalnych, też z Zenem nie stanowi problemu, ale nie będę wam tu wciskał kitu, że to jest najlepsza karta na świecie i że nie ma alternatyw. Oczywiście, że są, ale alternatywy mi nie płacą. Płaci mi Zen. Koniec reklamy. Teraz aplikacja pyta nas, gdzie chcemy jechać. Ja nie za bardzo znam Phoenix, ale tu jest jakiś park w pobliżu. Coronado Park. Okej. Okay. Czyli... Aplikacja poinformowała mnie, że po tym jak wyjdę z Waymo, to będę jeszcze 2 minuty spacerował do parku, no bo wiadomo, że nie wjeżdża do parku. Okej. Okay. I teraz... Za 8 minut będzie. I będzie to nas kosztować $10? Trochę drogo, co? Ale dobra. Jezu, mam nadzieję, że nie będzie tam kierowcy. Zamawiam. Jezu, jedzie. Teraz 10 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć. Co to są za 10 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć? Jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc. W razie czego możesz zadzwonić do Rider Support. Jeździmy bezpiecznie i uważnie. W jaki sposób radzimy sobie w wyjątkowych sytuacjach? No jedzie do nas, jedzie. Stoi teraz na czerwonym świetle. Że ja mogę wyświetlić. No to wiadomo, że ma się wyświetlić Kuba. I jaki chcemy kolor? Na żółto niech się wyświetla, nie? Dobra, czyli on będzie wyświetlał KU i dzięki temu będziemy wiedzieli, że to jest nasz autonomiczny Waymo. Już się troszkę bardziej cieszę. Ale jak zobaczę jakiegoś typa na siedzeniu obok kierowcy, który tylko sprawdza, to naprawdę będę zawiedziony. Będzie za 4 minuty. Za 5, zmieniło się. Co? Co się obija nasz Waymo? Przecież on nie musi się zatrzymywać na kebaba. Ale super, co? Korzystaj. Masz ten samochód tylko dla siebie. Cały samochód dla mnie. No muszę się podzielić z Patrycją, ale jakby nie było Patrycji, to musiałbym się sam nagrywać, więc... Jestem w stanie zgodzić się na to poświęcenie. Życie pełne wyrzeczeń. To jest najdłuższe 5 minut w historii oczekiwania na taksówkę. 5 minut było jakieś 4 minuty temu. Teraz są 4 minuty. A Waymo znowu stoi na czerwonym świetle. To oznacza, że to też będzie długa podróż. Dobrze, że nie jedziemy zbyt daleko. 2 minuty. Przyjedzie ten biały? Nie. We'll be right back.
ty to widzisz? Ale numer. Popatrz, KU na górze. Wiadomo, że to ja. No to co, wsiadamy chyba, nie? Tu mamy unlock. Tak? Zapraszam do środka. Pani przodem. Good afternoon, Jacob. Waymo Car powiedział mi good afternoon, Jacob. Tutaj zresztą wyświetla się good afternoon na naszym ekranie. Okej. Wow. Ale jest dziwnie tutaj. Jest muzyka taka... Można ją zmienić pewnie, ale nie potrafię jej zmienić. Tam jest KU. No i co, to chyba... Jest czas, żeby start the ride. Jesteś gotowa, żebym wcisnął ten przycisk? Hello from Waymo. As we get going, just give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up. Nie zapięliśmy pasów. Patrycja też będzie musiała zapiąć pasy. Chyba, że będziemy udawali, że zapinasz pasy. Może nie za... Za 13 minut dojedziemy na miejsce. Pani w międzyczasie mówi dość cicho, że nie mamy dotykać kierownicy ani pedałów. To jest absolutnie porąbane. Gdyby się cokolwiek stało, to mam zostać zapięty w pasach i czekać w samochodzie. Chyba, że musiałbym wyjść, bo by się paliło coś albo... A, i tu jest teraz pani mi powiedziała, że mam się zrelaksować. No dobra, no to ja się relaksuję. Connected to rider support. This call may be recorded for quality assurance. Oh, I didn't need that. Hi, this is Ivy from Waymo Rider Support. I'm just calling to remind you, you must wear your seatbelt properly while riding with Waymo. Alright. We'll do it. Thank you. All right. Pani do nas zadzwoniła? Yeah, I'm still here. I'm still waiting for my screen to load. I just wanted to make sure you have for your safety as well. All right. Yeah. We'll of course. Just need to have it. Okay. All right. Perfect. So, do you have any other questions before I disconnect? No, we're fine. Thank you so much. Enjoy your ride. Have a great day. Thank you. Bye. Pani do nas zadzwoniła i powiedziała, że fajnie, że jedziecie z nami, ale trzeba odpowiednio zapiąć pasy. A Patrycja zapięła pasy na doświadczonego taksówkarza, czyli po prostu z tyłu zapięła pasy, a tutaj są kamery i oni widzą, że robimy takie numery, że Patrycja nie jest zapięta w pasy, więc pani do nas zadzwoniła, więc trochę jesteś rebeliantem, Patty. Znaczy to, że pani zadzwoniła, mimo że tutaj jest ciemno i nie było do końca widać, co się tam dzieje, to, że pani zadzwoniła i powiedziała, ej, zapnijcie odpowiednio pasy, oznacza, że wszystko inne też widzą. Ale też szyby są przyciemniane trochę, także nie do końca widać, że jedziemy bez kierowcy. Poza tym te samochody po Phoenix, po Downtown i po tej wschodniej części jeżdżą już od 2 lat chyba, więc podejrzewam, że mieszkańcy Phoenix mówią, Jezu, znowu to gówno bez kierowcy jedzie. A tutaj w środku taka dwójka ludzi, a co, nie ma kierowcy, kierownica sama się obraca i zaraz zobaczycie, pedały się same naciskają. No nie. W sensie jest to sterowane jakoś inaczej. Gdzie tu są kamery? Jedna jest z przodu, tu naprzeciwko nas. To jest kamera, która chyba nas obserwuje. Natomiast może ja zobaczę, czy coś się w aplikacji dzieje, bo to też jest tak, że jest feedback, support, account i koniec. I jakbyś chciał sam zadzwonić też do tej pani, to możesz. Tak, to mogę albo tutaj zadzwonić do tej pani, jakbym chciał, ale ja nie chcę z nią gadać, bo ona się wydawała taka zniesmaczona. Znaczy, ja się domyślam, że to jest tak, że tutaj średnio co drugi dzień przyjeżdża jakiś influencer i robi sobie jazdę w celu pokazania jej na YouTubie i ta pani ma, Jezus Maria, znowu oni. Dobra, dzwonię. Pewnie mam jakieś szkolenia nawet, jak rozmawiać z takimi ludźmi jak my, którzy próbują tutaj... Domyślam się, że jeszcze... Właściwie, tak. No, o tym zapomniałem. Ile nam zostało czasu? Czy to? Czy to bliżej? Nie, to trochę za daleko jest, nie? Girlfriend, you got me smiling brighter each day. Stars are brighter.
I feel lighter in every way. Girlfriend, there's no one like you when it comes to loving. Okay. O, teraz popatrz, co się stało. Pani weszła w miejscu, gdzie jest niedozwolone wejście. A mimo wszystko samochód ostro zahamował i ją przepuścił. No więc w ogóle tam był znak, że nie ma przejścia dla pieszych. Także, jeżeli chodzi o... A, teraz pani nam mówi, że za chwilę jesteśmy w miejscu, w którym wysiadamy. I jeżeli chcemy otworzyć drzwi, to musimy dwa razy pociągnąć za klamkę. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to to, że ten samochód bardzo dobrze sobie radzi w ruchu. Oczywiście jest to ruch amerykański i o tym zaraz powiemy, że to jest zupełnie coś innego niż ulice w Europie. Natomiast nie masz takiego poczucia, że zamula. Że po prostu jedziesz z jakimś takim komputerem, który wszystkiego się boi. Tutaj jest naprawdę, jeżeli chodzi o prędkości, tak całkiem spokojnie, tak całkiem normalnie. I właśnie się zatrzymujemy. Cyclist approaching. A pani nam też powiedziała, że przejeżdża rowerzysta, to na wszelki wypadek, gdybyś planowała wysiąść swoimi drzwiami, bo rowerzysta przejeżdżał tamtędy. Dobra, możemy się odpiąć. Raz, dwa. Drzwi otwarte. Możesz wysiadać razem ze mną. Ja zobaczę tylko, czy niczego nie zostawiliśmy. Poza twoim telefonem wszystko wzięte. No to dzięki, Waymo. Czy ja muszę jeszcze coś zrobić? Zamknął się sam i odjeżdża. Sprawdzałem, jak dźwięk. Na szczęście ten mikrofon jest ustawiony tak, że ma ten drugi kanał nieco obniżony. Więc jeżeli słyszeliście przestery od samego początku, to nie dlatego, że ja się tak entuzjazmowałem, tylko z powodów technicznych. Ale wydaje się, że powinno być to w miarę zrozumiałe i znośne, więc nie będziemy tego powtarzać. I na szczęście nie będę musiał udawać, że widzę pierwszy raz Waymo, bo to byłoby zupełnie bez sensu. Natomiast musimy w jakiś sposób wrócić do miejsca, z którego tu przyjechaliśmy. Domyślam się, że oni, wiedząc, że to ja jestem w tej aplikacji, już nie przyślą nam Waymo bez nikogo, tylko będzie siedział tam z przodu typ i pilnował, żebyśmy nie narobili bałaganu. No ale możemy spróbować. Czy bierzemy coś innego, czy na przykład wracamy hulajnogami po prostu. A, bo miałem jeszcze powiedzieć, dlaczego moim zdaniem tutaj jest trochę łatwiej. No, zasady w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o ruch drogowy, są trochę bardziej, nie chcę powiedzieć dla debili, ale są łatwiejsze zasady poruszania się. Na przykład jak dojeżdżacie do skrzyżowania, gdzie każdy ma stop, to kto pierwszy dojeżdża, ten pierwszy odjeżdża. Poza tym skrzyżowania i generalnie drogi szybkiego ruchu są tak skonstruowane, żeby jak najmniej kolizyjne było poruszanie się po miastach i okolicach. Więc okej, tutaj akurat było kolizyjnie, pani wyszła przed maskę niemalże samochodowi, samochód musiał hamować. Ale generalnie jakby w Stanach po pierwsze drogi są większe, po drugie struktura tych dróg sprawia, że poruszanie się autonomicznych pojazdów po tych drogach jest po prostu prostsze, jest łatwiejsze do zaprogramowania. Mimo tego czapkę wypada choć trochę unieść na cześć inżynierów Waymo, ponieważ całkiem nieźle to działa. Okej, może mają opanowany tylko mały skrawek miasta, ale nadal. Jechaliśmy Uberem bez kierowcy. W drugą stronę kosztuje to $12. Dobrze, że mamy sponsora. I znowu chyba będziemy jechać sami jednak. Bo samochód już wie, że ma tu się wyświetlać KU. A Ride Only Mode oznacza, że nie będzie w samochodzie nikogo poza nami. Heading to Arizona Financial Theater. Jakie są twoje wrażenia z jazdy? Że samochód jedzie bardzo płynnie i nie boję się w nim siedzieć. A myślałeś, że się będziesz bać?
Tak, myślałam, że będzie robił takie bardziej nerwowe i dynamiczne ruchy, albo że się będzie gwałtownie zatrzymywał. Aha. A tak nie jest. Myślę, że na pewno. To jest najlepszy tego przykład. Tu byliśmy na takim skrzyżowaniu, gdzie trzeba było się zatrzymać, był stop. No i się zatrzymał, zobaczył lewo, prawo. Zobaczył lewo, prawo. Sprawdził kamerami lewo, prawo i siema. No ale generalnie to nie jest tak, że on jeździ jakimiś bezdrożami. Teraz jesteśmy na skrzyżowaniu, gdzie jest dużo samochodów. Z boku stoi rowerzystka. I Waymo musi sobie poradzić. I radzi sobie i całkiem szybko rusza w ogóle. Zielone, pyk. Nie ma szukania biegu. Zastanawiania się, jadę czy nie jadę. Nie. I też samochody, zauważyłem tutaj, Phoenix nie zachowują się jakoś tak super przewidywalnie. Ten typ na przykład gdzieś zawrócił jakoś w dziwny sposób. Nie wiem, czy można było to zawracać. Natomiast to nie jest też tak, że Waymo bazuje wyłącznie na przepisach ruchu drogowego. Nawet mam wrażenie, że on bazuje mniej na przepisach ruchu drogowego, a bardziej na wszystkich czujnikach. Że to dzięki tym czujnikom wie, co się dzieje. Gdzie powinien jechać? I też to jest taka trochę jazda jak z taksówkarzem, bo nie masz poczucia, że on strasznie uważa na to, kiedy zwalnia. Nie, on tak zwalnia zdecydowanie. Co ty? Nie możesz teraz mówić? Tak. A Patrycja przez cały czas udaje, że mnie nie zaraża. To udawaj dalej. No tak, no właśnie tak. No. Ale są maseczki, gdybyśmy chcieli. Są maseczki tutaj? Mhm. Zobacz. Maseczki są po to, żeby nie zarazić tych ludzi, którzy by tu potencjalnie jechali. Bo często jest tak, że w Waymo z przodu jedzie ekipa Waymo, żeby sprawdzić, czy wszystko dobrze. No i oni życzą sobie, żeby ich nie zarażać. No ja też powiedziałem Patrycji, żeby mnie nie zaraziła, no ale widzicie, jak ma maseczkę, nie? Wow! A, bo widzisz, co? Wyjechał mu. Tak, wyjechał mu tamten? No. Taki powiedziałbym, że dynamiczny jest ten Waymo. To nie jest spokojny kierowca, na pewno. Tak trochę nie ma z kim pogadać, co? Chciałabyś ty z kimś pogadać teraz? Z panem kierowcą? Z jakimś rysiem. Że co, jaka pogoda jest? Mam jeszcze 7 minut, bo ja chciałem zobaczyć, czy tu się da puszczać muzykę. Nie wiem, jak włączyć muzę, no. A tu mogę coś... Menu. O, music! Okej. Okay. Play the hits. Co? Open... Okej, okay, dobra, czyli to jest tak, że ja muszę włączyć aplikację i potem włączyć Waymo i tak naprawdę wszystko streamować ze swojego telefonu. To ja niestety nie mam tutaj zainstalowanej aplikacji muzycznej, nie jestem zalogowany, więc zanim się zaloguję, to... Można ustawiać temperaturę, jakbyśmy chcieli inną. Chcielibyśmy inną, proszę bardzo. To jest też spoko, co jeszcze możemy robić? O samochodzie możemy się dowiedzieć. Riding tips. Hello, from Waymo. As we get going. Dobra, to jest nudne. No i że wyłączone są mikrofony, to znaczy, że samochód nas nie podsłuchuje. Dobra, mam playlistę swoją. Włączałem cokolwiek. No dalej, connecting. Spoko, co? Trochę powoli to idzie, ale jest okej. Okay. Wyobraźcie sobie, siedzisz z tyłu taksówki i zmieniasz typowi muzę co chwilę, co dwie sekundy. Tu możesz to robić. Dobra, ja słucham muzyki teraz. Łatwo się przyzwyczaić do tego, że nie ma typa na siedzeniu kierowcy, naprawdę. Albo też typ jary, nie chcę w żaden sposób zabrzmieć na seksistę. Powoli dojeżdżamy. Było przemiło.
Waymo One. Jeszcze ostatni stop, na którym pani przejdzie pewnie. Tak, przechodzi, bo zobaczmy, jak pani przechodzi. Czy zauważy, że nie ma kierowcy w tym samochodzie? Tak, zauważyła. Ale wiedziała, że ją nagrywałem, więc ma takie, a nie pokażę zdziwienia, nie pokażę zdziwienia. Pan się dziwi, pan się dziwi, pan się dziwi. Co, nie ma kierowcy, nie ma kierowcy? You're here. Please make sure it's clear before exiting. Prawdziwym lansem w 2023 roku nie jest zatrudnianie kierowcy. Jest jeżdżenie bez kierowcy. Niech patrzą. Papa Waymo. To się samo zrobi, poczekaj. Daj mu chwilę, musisz odejść. Nie. On wie. To jest bystry samochód. I ładny w dodatku.